Podróżuj po Polsce i odkrywaj piękno naszego kraju. Przed nami kolejny weekend za pół ceny. Radom włącza się w tę akcję i zaprasza do miasta o unikatowym układzie urbanistycznym, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Odwiedzenie Radomia w dniach 22-24 listopada to gwarancja skorzystania z bardzo ciekawej oferty kulturalnej radomskich instytucji, a wszystko za 50% ceny. Zapraszamy do pierwszego w naszym kraju Muzeum Polskich Rowerów, Muzeum Wsi Radomskiej, skansenu, w którym niezwykła codzienność jest na wyciągnięcie ręki, Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, unikatowego pod względem prezentowanych eksponatów, czy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Polska jest piękna, Radom też jest piękny, czasem o tym zapominamy, więc chcemy w ten fajny sposób o tym przypomnieć. Za pół ceny będziemy mogli skorzystać z radomskich atrakcji bardzo różnych, bo i kulturalnych, i tych, które oferują radomscy przedsiębiorcy kulinarnych chociażby, więc warto do Radomia zajrzeć, warto w Radomiu zobaczyć kilka ciekawych rzeczy, warto w Radomiu dobrze zjeść, warto po prostu spędzić trochę czasu i odkryć to miasto na nowo. Do udziału w akcji zachęcają radomscy hotelarze i restauratorzy, którzy przygotowali na ten weekend specjalną ofertę noclegową i gastronomiczną. Dla tych, którzy będą chcieli wybrać się na spacer po Radomiu, Centrum Informacji Turystycznej przygotowało bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Tematyka spacerów jest naprawdę szeroka. Od Radomia średniowiecznego czy XIX-wiecznego po wielokulturowość. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia w Centrum Informacji Turystycznej.